Wielki społecznik, jałmużnik, ale również męczennik czasu II wojny światowej. Męczeństwo w samotności, w straszliwych kazamatach Sachsenhausen. Błogosławiony biskup Władysław Goral, męczennik Sachsenhausen. Błogosławiony biskup Władysław Goral doświadczył udręk obozowych obliczonych na powolne, okrutne wyniszczenie fizyczne, psychiczne i duchowe. Do końca wojny był więziony w jednoosobowej celi w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen. Został zamordowany przez Niemców, prawdopodobnie w lutym 1945 roku. Urodzony w chłopskiej rodzinie, licznej lubelskiej rodzinie w Stoczku, kształcił się w seminarium diecezjalnym lubelskim. Tutaj dostrzeżono jego różnorodne talenty oraz taką wyjątkową pobożność i charyzmę. Został wysłany na studia zagraniczne przez ówczesnego biskupa lubelskiego Mariana Leona Fulmana. Zakotwiczony w całym ówczesnym duszpasterstwie, czy myśli duszpasterskiej papieży Benedykta XV, czy też papieża późniejszego Piusa XI. Swoje talenty i wszystkie umiejętności, które zdobywa w Rzymie, na studiach w Rzymie, przenosi twórczo na teren diecezji lubelskiej. Jesteśmy w okresie po rozbiorach, po odzyskaniu niepodległości i takie tereny jak Lubelszczyzna wymagają odbudowy właściwie kościoła katolickiego. To księdza Gorala ukierunkowuje w stronę działań wśród robotników, ponieważ tam najbardziej aktywna jest agitacja komunistyczna. Ksiądz Władysław Goral, zdając sobie sprawę z tego faktu, jak podatni byli robotnicy, organizował dla nich specjalne kursy, specjalne wykłady, zajęcia w ramach Uniwersytetu Robotniczego. Był człowiekiem dobrego serca, który wspierał ubogich, pomagał na stałe ponad 100 osobom ubogim. Był bardzo czynny, jeśli mówimy o duszpasterstwie związanym z różnymi stowarzyszeniami chrześcijańskimi, które się pojawiały, rozliczne wówczas były. Wszystko to w duchu encykliki Leona XIII Rerum Novarum. Niemcy napadają na Polskę, Rosjanie, czyli 17 września jesteśmy zaatakowani, zostaliśmy zaatakowani z dwóch stron. We wrześniu 1939 roku ostrzegano go, prosząc, żeby wyjechał z miasta, gdyż będzie zagrożony aresztowaniem. Biskup powiedział, że zostaje ze swoimi wiernymi, nawet gdyby to miało go kosztować pójście do więzienia na zamku. 17 listopada Niemcy wchodzą do kurii biskupi i aresztują i biskupów, i kilkunastu księży. Celem jest ucięcie głowy kościołowi lubelskiemu i dlatego się aresztuje biskupów. Urządzono im proces na zamku lubelskim, wszystkich skazano na karę śmierci pod fałszywymi zupełnie zarzutami. Później na skutek protestów te wyroki zamieniono na karę zesłania do obozu koncentracyjnego. Cała grupa trafiła do obozu w Sachsenhausen. Z obozu Sachsenhausen biskup Fulman został uwolniony na skutek protestów w Stolicy Apostolskiej, natomiast biskup Goral spędził w tymże obozie całość swojego życia. Zostaje odseparowany od wszystkich duchownych innych, od wszystkich innych więźniów, i jest więziony kilka lat w oddzielnej celi, czyli tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, w karcerze. Nie wiemy dokładnie, kiedy ani w jakich okolicznościach zmarł czy zginął. Stało się to prawdopodobnie tuż przed wyzwoleniem obozu wiosną 1945 roku. Wiadomo natomiast, że był traktowany jako szczególnie niebezpieczny wróg Rzeszy Niemieckiej. Przetrzymywano go w takiej specjalnie wydzielonej części tego obozu, w pojedynczej celi. Jego nie torturowano fizycznie, natomiast jego męka polegała na tym, że był całkowicie odizolowany od innych ludzi. Jedyną formą kontaktu ze światem było to, że raz w ciągu dnia wyprowadzano go na półgodzinny spacer. Tych niewielu, którzy go widzieli w tych warunkach, współwięźniowie oczywiście, którzy przeżyli albo zostawili świadectwa, jedno mówili, że zawsze był pogodny, że był pogodnym człowiekiem, spokojnym, wyciszonym. Kiedy nie wrócił do Lublina po zakończeniu wojny w 1946 roku, odprawiono nabożeństwo żałobne w jego intencji. Znalazł się w gronie błogosławionych w 1999 roku, kiedy papież Jan Paweł II beatyfikował grupę ponad 100 polskich męczenników czasu II wojny światowej.